To spotkanie zapowiadano jako starcie dwóch drużyn, które przeżywają kryzys. Górnik Łęczna, ostatnie miejsce w tabeli i 3 porażki z rzędu. Piast co prawda w środku stawki, ale ostatnie 4 mecze to 3 porażki i 1 zwycięstwo z Wisłą Kraków. 1-0, gdzie bramkę strzeliła właściwie sama Wisła, a właściwie po kuriozalnym błędzie Kieszka nie dało się tego strzelić. Mecz na dobrę się nie rozpoczął, kiedy bramkarz Górnika musiał wyjmować piłkę z siatki. Po dośrodkowaniu Damiana Kądziora z rzutu wolnego piłka trafiła pod nogi Sokołowskiego, który zaprezentował niebywały spokój przy wykończeniu. Przełożył obrońcę w polu karnym i posłał strzał z najbliższej odległości. Wydawało się, że zaraz Piast się rozkręci na dobre i będziemy oglądać strzelanie na poziomie poprzedniego meczu Łęcznej z Pogonią, gdzie portowcy wbili aż 4 bramki. Przy rozgrywaniu piłki przez Piasta, bardzo umiejętnego wpuszczania gospodarzy na własną połowę, zabrakło mi szybkiego podania do przodu po wymianie kilku podań między sobą. Poza Damianem Kądziorem, który potrafi szybko posłać piłkę prostopadłą, reszta grała do najbliższego kolegi, czym nie mogła zaskoczyć Łęcznej. W okresie dominacji gości do minuty mniej więcej 30 brakuje wykończenia. Piast robił co chce na połowie przeciwnika, który absolutnie pogubiony nie może przewidzieć szybkich ataków gości z Gliwic. Jeszcze przed przerwą nie stwarzająca sobie sytuacji Łęczna mogła zdobyć bramkę. Najpierw główkował Bartosz Śpiączka, obsłużony świetnym podaniem od Leonardo. Plach broni strzał, następnie staje oko w oko z Serrano, który z metra posyła piłkę nad poprzeczką. Po pierwszej połowie widać było, że jeżeli Górnik ma dopatrywać swoich szans, bo Piast grał momentami ospale, to tylko przez swoich skrzydłowych Wędrychowskiego, Krykuna lub grającego bardzo ofensywnie Leandro. W doliczonym czasie gry w pierwszej połowie Łęczna zdobyła bramkę wyrównującą. Akcja bliźniacza do tej, w której dobijał Serrano. Tym razem strzał głową po dograniu Leonardo na bramkę zamienił Bartosz Śpiączka. Plach bez szans. Druga połowa była wyrównana, choć nieraz widzieliśmy piłkę pod polem karnym Piasta. Podopieczni Fornalika potwierdzają nie najlepszą formę, którą wypominano na łamach przeglądu sportowego. Gliwiczanie nie wyglądali dobrze, co zaskakuje, bo po szybko strzelonej bramce i całkiem przemyślanej grze do około 30 minuty, gdzie nie tracili głupio sił i starali się wpuszczać Łęczną, by zaraz ją nadzieć na kontrę, zatracili gdzieś ten plan i Górnik miał coraz więcej do powiedzenia. W drużynie gospodarzy najjaśniej wyglądał tercet w ofensywie, czyli Krykun, Śpiączka, Wędrychowski, którzy robili różnicę z przodu i stanowili największe zagrożenie pod bramką rywali. Jeszcze przed końcem sytuację miał Piast w postaci strzału rezerwowego Dominika Steczyka. Niestety jak cały Piast Gliwice w drugiej połowie zachował się niepewnie, zbyt nerwowo i przestrzelił. Po podziale punktów Łęczna zaskakująco nie zmienia swojego miejsca w tabeli i rodzi się pytanie, jaki jest plan zarządu klubu z Łęcznej? Czy Kamil Kiereś musi martwić się o swoją posadę? Jeżeli będą punktować tak słabiutko, to nie wróżymy 47-latkowi łatwych najbliższych tygodni. Muszą coś zmienić. Piast natomiast niczym nie przypomina drużyny sprzed 2 sezonów, kiedy to zdobyli mistrzostwo. Od kilku tygodni grają bez zęba i niestety bez napastnika. Toryl miał załatać dziurę po świerczoku, ale prawda jest taka, że w Gliwicach wciąż rozpamiętują uczestnika Mistrzostw Europy, który bramki teraz zdobywa seriami w kraju samurajów. Dzięki za odcinek, do zobaczenia i pozdrawiam.